Wieczorne wydanie zbliżeń. Anna Czcińska, zapraszam. Wicepremier, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w ramach objazdu po kraju i przedstawiania założeń Polskiego Ładu spotkał się w niedzielę z mieszkańcami Repina. Polski Ład to wielki program zmiany cywilizacyjnej, która będzie dotyczyła całej Polski, wszystkich grup społecznych i wszystkich regionów, zapowiedział prezes PiS. Taką wielką, bardzo wielką szansą, także dla tej ziemi, dla tego miasta, jest Polski Ład. Polski Ład, wielki program, nie było takiego w dziejach Polski. Wielki program zmiany naszego kraju, zmiany cywilizacyjnej, zmiany, która będzie oczywiście dotyczyła wszystkich, całej Polski, wszystkich grup społecznych, wszystkich regionów, ale która jest nastawiona przede wszystkim na to, żeby ta większość Polaków, która mieszka poza największymi ośrodkami miejskimi, została odpowiednio doceniona. Podczas swojego wystąpienia wicepremier Kaczyński zaznaczył też, że do tej pory nie było w historii tak, żeby przeciętny poziom rozwoju gospodarczego Polski był na poziomie Unii Europejskiej, a Polski Ład to gwarantuje. Wielkim momentem dla Polski będzie ten moment, w którym przestaniemy być tymi, którzy są profitentami środków europejskich, a zaczniemy być płatnikiem netto. To znaczy tymi, którzy mniej dostają, a więcej dają do wspólnej europejskiej kasy. Bo to będzie przejście, można powiedzieć, do tej pozycji państw najzamożniejszych, najsilniejszych. Podczas swojego wystąpienia wicepremier zaprzeczył, by Polski Ład oznaczał większe obciążenia dla firm. Wskazywał, że podobnie jak 770 miliardów złotych środków europejskich, także pieniądze z budżetu państwa, czyli przeszło 1 bln złotych, zostaną rozdzielone. Jarosław Kaczyński zapewnił w Rypinie, że środki te mają być wydane szybko, bo w ciągu 3 lat. Na te przedsięwzięcia, które są skierowane do gmin miejskich i wiejskich, także dla tego miasta, dla Rypina, jest 145 miliardów złotych. No, wystarczy umieć liczyć, w Polsce jest 2,5 tysiąca gmin, żeby zobaczyć, że to jest suma naprawdę bardzo wysoka. Oczywiście gminy są różnej wielkości i to musi być uwzględniane, ale to jest naprawdę na jedną gminę przeszło 50 milionów złotych. W Rypinie Jarosław Kaczyński zapowiedział także Polski Ład dla wsi. Podkreślił, że tradycją Prawa i Sprawiedliwości jest to, że formacja zawsze miała oddzielny program dla polskiego rolnictwa. Dobiegły końca dni Rypina. To był czas wypełniony atrakcjami zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. A pełnię kolorów na rypińskim niebie zagwarantował balonowy Puchar Polski. Mieszkańcy wreszcie mogli się spotkać. Po tak długim czasie stęskniliśmy się za sobą, więc niezależnie czy świeciło słońce, czy padał deszcz, byliśmy razem oglądając balony, uczestnicząc aktywnie w koncertach, w zawodach sportowych, w różnej rywalizacji. Także niczego nie zabrakło. Myślę, że wszyscy jesteśmy zadowoleni. Atrakcji było bardzo wiele, bo sam puchar balonowy to przecież nie tylko loty balonów, oglądanie je na niebie, ale to przejazd palnikami, pokazy świateł, fire show tak zwane, oczywiście koncerty muzyczne, gwiazdy takie jak Baranowski, znakomity koncert, wspaniali szulerzy z naszego regionu, ale też pan Andrzej Grabowski, komik i aktor, był też BRO dla młodzieży, hip-hopowiec, oczywiście pokaz nocny fajerwerków, ale także zawody na sportowo, mecze piłki nożnej, a dziś bieg bosykantków, biegi na 5 km i różnych cmentarzy, od najmłodszych do najstarszych, ale też rywalizacja w festynie rodzinnym. Każdy może wygrać nagrody, losowanie nagrod, to wszystko dzięki organizacji, naszym partnerom. W zbliżeniach raport o pandemii. W kraju 66 nowych przypadków zakażenia, w regionie 4. Od niedzieli przestała maleć liczba nowych przypadków zachorowań na COVID-19. Od tempa szczepień i naszej ostrożności zależy, co będzie się działo dalej. Dlatego szczepmy się, zaapelował minister zdrowia Adam Niedzielski. Niedziela to pierwszy dzień po apogeum trzeciej fali pandemii. Kiedy to zatrzymał się spadek nowych zakażeń koronawirusem. Przybywa za to osób zaszczepionych. Przeciwciała ma blisko 60% populacji, o czym poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Z drugiej jednak strony słyszymy, że możliwa jest czwarta fala zachorowań, a co za tym idzie, kolejny lockdown. Obserwując, co się dzieje w tej chwili, to w różnych krajach zaczyna się ta czwarta fala pandemii, a sądzę, że przedsiębiorcy polscy są bardziej pragmatyczni i absolutnie nie chcemy dopuścić do tego, żeby był następny lockdown. On po prostu sparaliżuje i skomplikuje pracę firm, która i tak była skomplikowana przez ostatnie 1,5 roku.
a czwarta fala pandemii, na co coraz wyraźniej wskazuje minister zdrowia Adam Niedzielski, może pojawić się już niebawem, bo w drugiej połowie sierpnia. Minister, ale i epidemiolodzy podkreślają, że szczepienia są jedynym sposobem, aby ustrzec się przed tą falą i uporać z pandemią. W naszych firmach i przedsiębiorcy, i pracownicy są szczepieni. Są firmy, które specjalnie promują pracowników, którzy się zaszczepili, ich rodziny. Dlatego, że to proste przeliczenie, tak? Jeśli staniemy i będzie lockdown, to będą wielkie straty wynikające z umów, niezrealizowania tych umów i tak dalej. Więc tu nie ma innej opcji, powinniśmy się wszyscy szczepić i troszkę nas to przeraża, że społeczeństwo tak bardzo negatywnie podchodzi do tego projektu. W Polsce wykonano dotąd ponad 31 milionów szczepień, z kolei w pełni zaszczepionych jest blisko 15 milionów osób. Spośród gmin w regionie liderem z największą liczbą zaszczepionych jest Radziejów. Tu szczepionki przyjęło 52% mieszkańców. Natomiast najmniej zaszczepionych jest w powiecie lipnowskim. W gminie Tłuchowo to 26% osób. Przypomnijmy, Delta jest jednym z najbardziej zaraźliwych wariantów koronawirusa. Jest obecny w prawie 100 krajach na świecie i poważnie zagraża Europie. Jest także w naszym kraju. Do tej pory zaraziło się nim 119 Polaków. W regionie jedna osoba. Naukowcy ostrzegają, że wirus ten jest najbardziej niebezpieczny dla osób niezaszczepionych oraz dla tych, które otrzymały niepełną dawkę szczepionki przeciw COVID-19. Violetta Czarnomska, TVP3 Bydgoszcz. Wyjątkowe kręgi, kręgi taneczne, pojawiły się po raz szósty w Ostromecku. Uczestnicy spotkania zaprezentowali trzy tańce, które jednocześnie wykonano w 36 krajach. Tak w regionie obchodzono dziś Światowy Dzień Tańca w Kręgu. Oparte na tradycyjnych motywach z całego świata, tańce w kręgu są wykonywane grupowo, w kole lub w korowodzie. Tańczyć powinni i mogą wszyscy bez względu na wiek. Tu nie ma rywalizacji, a to przyciąga uczestników z różnych stron Polski. Wiktoria jest ze Szczecina. Radość bycia razem, możliwość poznawania innych kultur oraz ludzi z całej Polski, a także ze świata. Przekonałam się na sobie i na wszystkich moich uczestnikach w grupach, że taniec to zdrowie i będę to propagowała do końca swoich dni. Tańce w kręgu, nastrojowe czy dynamiczne, mają właściwości terapeutyczne, przekazują radość i wsparcie. Dzięki nim osoby sobie dotąd nieznane mogą stworzyć wspólnotę na czas ich trwania. Tak więc tanecznie było podczas spotkania, jakie po raz szósty odbyło się w zespole pałacowo-parkowym w Ostromecku. Wystarczy dołączyć do kręgu i poczuć energię. Energia całkiem inna jest, kiedy tańczy się wspólnie, a co innego, kiedy tańczy się osobno, gdzie w tej chwili no, jest to dosyć często praktykowane. Przyjeżdża do nas na przykład Daniel Sandu, który ma pochodzenie rumuńskie, więc korzenie folkowe i tańce ludowe rumuńskie tańczymy. Taniec to jest międzynarodowy sport, zabawa, przyjemność. Ale faktem, że ponieważ jestem Grekiem, no to przeważnie zajmuję się tańcami greckimi. Instruktorzy pokazali, jak tańczyć grecką zorbę, taniec wolnych ludzi, czy żydowsko-rumuńsko-bułgarską chore. Tańce w kręgu zostały wykonane jednocześnie w 36 krajach. Kolejne takie spotkanie z tańcem w ramach Światowego Dnia Tańca w Kręgu już za rok. Ostromecko, Edyta Starczewska. Pokaz walk rycerzy krzyżackich, ale też średniowieczne gry dla dzieci i młodzieży. Takie atrakcje czekały na mieszkańców i turystów w toruńskich ruinach Zamku Krzyżackiego. W pokazach brali udział członkowie Bractwa Rycerzy Chorągwi Toruńskiej. Ja lubię historię, żona może trochę mniej, ale od młodego trzeba zaszczepić. Jakoś ziarno, że może jakieś zakiełkuje. Takie wydarzenia sprzyjają takiemu kiełkowaniu? No na pewno. I to z każdej strony. Są różne typy walk, są walki turniejowe, ale krzyżakom w turniejach nie wolno było brać udziału, ponieważ jest to zbyteczne ryzyko, aczkolwiek krzyżacy musieli trenować i raczej zobaczymy coś w rodzaju treningu. Zawsze jest groźnie, zawsze może coś pójść nie tak, zawsze mogą być straty. Co weekend organizujemy właśnie takie pokazy walk rycerskich oraz gry i zabawy.
dla dzieci, młodzieży oraz turystów. Każdy, kto będzie chciał się zapoznać z krzyżakami, z grami właśnie tymi średniowiecznymi, to zapraszamy do nas, bo są zawsze stanowiska i można sobie i postrzelać z łuku i rzeczywiście pograć w gry w średniowieczne. To są różne gry, sprawnościowe, zręcznościowe, jest na przykład Trick Track, nawet są warcaby, także znano już w dawnych czasach nawet warcaby, także no, jest dużo gier. To już wszystko, co dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Nasz kolejny serwis jutro o 8:30. Za chwilę jeszcze sport. Zapraszam, życzę spokojnej nocy. Dobranoc.